Zwracam się teraz do pana posła Brauna. Panie pośle, stwierdzam, że nie przestrzegając zarządzenia marszałka Sejmu w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych dotyczących posiedzenia Sejmu, narusza pan porządek. Panie pośle, proszę o nałożenie maseczki, ewentualnie o opuszczenie sali. Mamy inne sale, ma pan możliwość zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu Sejmu. Proszę nie narażać zdrowia i życia innych osób, jeśli nie boi się pan sam o siebie. Proszę mieć na względzie wszystkich swoich kolegów, którzy są obecni na sali plenarnej. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Proszę o założenie maseczki. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 4, przypominam, że to jest kara finansowa, regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, ponieważ nadal uniemożliwia pan prowadzenie obrad, na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2 porządku dziennego. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach... Przepraszam. Macie państwo rację, przepraszam, wnioski formalne.